Możliwości telepatyczne. Jak je wytrenować? Jak to brzmi? Że będzie trening naszych możliwości telepatycznych, że to jest takie proste? Temat jest bardziej skomplikowany, dlatego wejdziemy w taką szerszą perspektywę rozumienia telepatii na bazie innych, bardzo znanych konceptów od bardzo dawna, duchowych, jak jasnowidzenie, reinkarnacja, zapisy akaszy, tak zwany kosmiczny bank wiedzy. I to są koncepty duchowe, które według mnie bazują bardziej na rozumieniu tego, że jesteśmy formą energii i jak działa ta nasza energia. Bo duchowość, tak jak jest przekazywana nam przez różne religie, bazuje bardzo często na strachu, gdzie musisz zrobić to, bo inaczej będzie to, będą konsekwencje i będą straszne dla ciebie. Bardzo dużo razy to jest system taki kontroli, dogmatyczny, gdzie są takie zasady i koniec. Nie możesz pomyśleć o czymś innym. Wszystko inne to jest złe, to i koniec. I dlatego bardzo dużo ludzi nie rozwija się duchowo, unika duchowości, bo jesteśmy nauczeni tego kojarzyć duchowość ze strachem. Według mnie duchowość to nie jest coś magicznego, tylko to jest fizyka, którą nie rozumiemy. Zaczynamy od telepatii. Naukowcy nam mówią, że jest pole, które łączy wszystko ze sobą. I parę lat temu była kolejna publikacja, jeżeli się nie mylę, że wszystkie galaktyki, cały kosmos jest połączony ze sobą. Kosmiczna sieć, że galaktyki ze sobą są połączone przez pola elektromagnetyczne czy elektryczne. Czyli energia w kosmosie, wszystko jest połączone ze sobą. Teraz telepatia w moim rozumieniu polega na tym, że możemy mieć dostęp do czegoś, co jest połączone z nami. Inna osoba jest częścią nas i mamy dostęp do myśli, do uczuć i możemy przekazywać informacje. Teraz bardzo prosty sposób, żeby zacząć używać swojej możliwości telepatyczne, wygląda tak. Oddychasz tak, jak oddycha druga osoba. Stoisz tak, jak stoi druga osoba. Synchronizujesz się z tą osobą. Jak zachowujesz się, ruszasz się, oddychasz i stoisz tak, jak druga osoba. Taka synchronizacja fizyczna bardzo pomaga. Drugi krok to jest używanie swojej empatii. Zaczynasz czuć to, co czuje druga osoba. Mamy wbudowaną empatię i każdy do pewnego stopnia ma ją rozwiniętą. Niektórzy ludzie bardziej, niektórzy ludzie mniej. Jak podchodzisz do osoby, która jest smutna, to czujesz ten smutek tej osoby. Czujesz to w sobie też. Więc używasz swoją empatię, żeby czuć to, co czuje druga osoba. Jeszcze bardziej wchodzisz w perspektywę tej osoby. Później wyobrażasz sobie, jak to jest mentalnie być w ciele tej osoby. Jak ta osoba może czuć swoje ciało. Jak wygląda świat z perspektywy tej osoby. I wtedy zaczynasz myśleć tak, jak myśli ta osoba. I przychodzą ci pomysły, i przychodzą ci idee, i przychodzą ci obrazy do głowy, i przychodzą ci wyobrażenia, pragnienia do głowy tej osoby. Tylko że to nie jest takie proste. Są dwie ogromne przeszkody w tym. Pierwsza przeszkoda to jest nasza własna trauma. Jeżeli mamy uczucia, emocje, które nie chcemy poczuć, to jeżeli ta osoba czuje, ma w sobie pewne rzeczy, które grają cały czas, pewne emocje, pewne uczucia, to jak wczujemy się w tą osobę, to pewne uczucia nie zobaczymy, bo odrzucamy je i w sobie, i u innych ludzi. Więc im więcej traumy odpuszczamy, im bardziej w akceptacji się znajdujemy, im mniej strachu mamy do pewnych uczuć, do pewnych emocji, im bardziej potrafimy je przyjąć, tym większą część tej osoby poczujemy. Druga przeszkoda to jest nasz własny obiektyw. Jak odbierasz myśli drugiej osoby, jak odbierasz uczucia, to wszystko jest przefiltrowane przez twoją perspektywę, przez każde twoje przeżycie, przez twój system wierzeń, przez wszystko to, co ty pojmujesz i rozumiesz. Każdy w swoim życiu, na bazie swoich doświadczeń, na bazie tego, co im powiedzieli, na bazie uwarunkowania, tak jak funkcjonuje świat, to, co widzimy, nasze doświadczenia, wszystko to tworzy obiektyw, przez który rozumiemy świat. I jak wchodzą informacje, to w obiektywie się zniekształcają. Nie ma otwartości całkiem, że wszystko wchodzi, tylko zawsze u każdego człowieka będzie filtr, będzie przefiltrowany. Teraz, im poszerzamy nasz obiektyw, przyjmujemy więcej perspektyw. Nie mówimy, to nie jest taki koniec, tylko
zaczynamy rozumieć każdą osobę, jak to wygląda z tej perspektywy, jak to wygląda z tej perspektywy. Rozumiemy więcej ludzi, potrafimy wczuć się, rozumieć więcej i przyjmujemy więcej perspektyw, to tworzymy większy obiektyw i możemy później pojąć więcej rzeczy o ludziach. Możemy wiedzieć, jak to jest z perspektywy tej osoby, jak ta osoba to widzi. Dużo ludzi do 30-40 roku życia tworzy swój obiektyw i kończy na tym. Tak jest. I możemy to zauważyć u starszych ludzi. Nie są sztywni. Tak jest i koniec. Nie ma, że przejdzie coś nowego. Więc im większy, im bardziej rozbudowany obiektyw, przez który patrzymy na świat, czyli szersza świadomość, tym więcej informacji dociera do nas. Czyli odbierasz informacje od otoczenia, od innych ludzi, myśli innych ludzi. Jak wchodzą informacje, to są filtrowane przez ogromną ilość różnych perspektyw, które przyjąłeś, które rozumiesz. Rozumiesz, jak to jest być tak. Rozumiesz, jak to jest czuć się tak. Rozumiesz, jak to jest, jak przytrafi ci się coś takiego. Rozumiesz, jak to jest rozumieć świat w taki sposób. Filtruje się przez to wszystko i więcej informacji dociera do ciebie. Jeżeli ktoś ma mały, wąski obiektyw i mówi, że tak jest i koniec, to pewne informacje nie dotrą, nie zrozumiesz innej osoby, nie zrozumiesz myśli drugiej osoby. Teraz, telepatia. Z czasem, jeżeli odpuszczasz swoje traumy, jeżeli poszerzasz swój obiektyw, to zaczynasz nabierać wprawy i zaczynasz rozróżniać myśli tej osoby i myśli twoje. Bo na początku to wygląda tak, że wydaje ci się, że ta osoba może myśleć tak, ale to może być twoje wyobrażenie i to mogą być twoje myśli. I nie wiesz, czy to są twoje myśli, czy to są myśli tej osoby, czy to jeszcze coś innego, nie wiadomo, co to jest. Z czasem nabierasz wprawy, jeżeli to robisz często i odpuszczasz traumy i masz szerszy obiektyw, to zaczynasz rozróżniać, jak to jest być w tym miejscu i jak to jest być w tym miejscu. Jak to jest czuć to, jak to jest czuć to. Jakie są myśli tam, jakie są myśli tu. I zaczynasz rozróżniać. Teraz, co ma wspólnego telepatia z reinkarnacją? Dużo ludzi twierdzi, że byli w poprzednim życiu, nie wiem, Indianinem, czy byli w wojnie, walczyli w wojnie, albo jakimś jaskiniowcem byli. Przypominałem sobie, mają taką pamięć. Jest dużo filmów dokumentalnych, gdzie ludzie przypominają sobie rzeczy i mówią, że tak było, to się działo, w tym miejscu było to, później było to. Ci ludzie mieli kontakt z tymi ludźmi, ta osoba się nazywała tak. I mówią o rzeczach, które nie mogli wiedzieć i sprawdzałem to historycznie i wszystko się zgadza. Tylko, że w moim rozumieniu, przez mój obiektyw, tak jak ja to rozumiem, do którego staram się jak najbardziej dodawać więcej i więcej perspektyw, ale zawsze jest zniekształcony, więc pamiętaj o tym, jak oglądasz te filmy, zawsze to jest zniekształcone przez mój obiektyw i będzie zniekształcone przez twój. W moim rozumieniu reinkarnacja wygląda tak, że nie ty miałeś poprzednie życie takie, tylko my mieliśmy takie życie poprzednie. Chodzi o to, że ty jesteś formą energii i ta forma energii się powiększa i rozgałęzia na wszystko. I jak ktoś sobie przypomina swoje poprzednie życie, to przypomina sobie kolejną część siebie. Ale wszyscy byliśmy tym. Przez to, że wszyscy jesteśmy jedno. Wszyscy jesteśmy połączeni. Wszyscy jesteśmy częścią tego Boga. I jak sobie przypominasz poprzednie życie, to jest nasze, wszystkich. Po prostu na bazie twojej aktualnej wibracji jesteś w stanie ogarnąć, przypomnieć sobie jeszcze tą część siebie, jeszcze tą część siebie, jeszcze tą część siebie, jeszcze takie życie, jeszcze takie życie. Ale wszyscy mamy dostęp do tych żyć i możemy sobie to przypomnieć. I tutaj naturalnie wpisują się zapisy Akaszy, czyli ten koncept, że mamy dostęp do informacji, gdzie ty masz dostęp do całej wiedzy, nie wiem, Einsteina. Masz dostęp do wszystkiego. I wszyscy możemy przypomnieć sobie tą część siebie, bo ty byłeś Einsteinem, ty byłeś Teslą. Zapisy Akaszy polegają na tym, że wchodzisz w jakąś taką, mówią na to, super świadomość, która jest połączona ze wszystkim i po prostu masz dostęp do wszystkiego. Teraz, tutaj wchodzi też element fizyczny. Tak jak sportowiec ćwiczy różne ruchy, i później wchodzi i jak złapie flow, to zaczyna wchodzić w tą super świadomość
i mieć dostęp do wszystkich ruchów, kiedykolwiek, do wszystkich ludzi, do całej tej wiedzy, która jest związana z tym, co chce w danym momencie zrobić i robi genialne rzeczy. I sportowiec, i artysta, i dużo różnych ludzi. Artysta, gdzie skomponował piosenkę w 5 minut, bo zdownloadowało mu się dosłownie z kosmosu wszystko. Wchodzi w taką superświadomość i ściąga dużo różnych elementów z całej tej wiedzy, które pasują się idealnie w tą wibrację, w której się znajduje. I tutaj wchodzi jasnowidzenie, które jest jeszcze bardziej odjechane, jeszcze bardziej skomplikowane. Z tego powodu, że nie mamy dostępu tylko do tego, co było, do tego, co jest, ale mamy dostęp też do tego, co będzie. Bo czas, tak jak my go rozumiemy, nie istnieje. I jasnowidz, osoba z wyjątkowym talentem, medium, ma tą umiejętność przypomnienia sobie, co się wydarzyło w przyszłości. Uświadomienia sobie fragmentu w przyszłości. Bo jak pomyślisz sobie o wielkim wybuchu, tak symbolicznie, wybuch kreatywności, wybuch twórczości, to wybuchło i wszystkie możliwe wariacje są stworzone już. I my mamy dostęp do wszystkiego tego, do całej tej twórczości, bo jesteśmy tą twórczością, jesteśmy częścią tego. Teraz sprawa się komplikuje jeszcze bardziej, bo jasnowidz nie ma zawsze racji. I to jest z tego powodu, że dochodzi tutaj motyw równoległych wszechświatów. W kręgach naukowych to jest bardzo znany motyw. W każdym momencie jest potencjał do podjęcia różnych decyzji. Jeżeli byś wybrał to, to jest jedna ścieżka. Jeżeli byś wybrał to, to jest druga ścieżka. I miliardy decyzji w każdej sekundzie się dzieje. Miliardy decyzji w ciągu dnia, takich małych, które powodują, że wchodzisz na taką ścieżkę specyficzną. Później na taką, później na taką. I wszystko to jest dostępne. Każdy równoległy wszechświat, gdzie wybrałeś coś innego, gdzie żyjesz w całkiem inny sposób, jest dostępny. I teraz jasnowidz, na bazie tego, co ty wibrujesz, wchodzi w ten stan i na bazie tego, co ty wibrujesz w danym momencie, może pójść, przenieść się do przyszłości i zobaczyć, jak wygląda coś, co się dzieje, co się wydarzyło. Tylko że w każdym momencie po drodze ty możesz wybrać coś innego i zmienić ścieżkę. I nie zawsze to będzie celne. Możemy przewidzieć, jak potoczy się życie kogoś na bazie tego, jak żyje, czym wibruje, jakie decyzje podejmuje, na co reaguje, na co cię denerwuje, jakie masz problemy, powiedzmy, na jakie rzeczy reagujesz w taki sposób standardowy. Można przewidzieć, gdzie się potoczy twoje życie, gdzie idziesz. Ale w każdym momencie możesz coś zmienić. W każdym momencie możesz zrobić jedną małą zmianę, która zmieni wszystko. Tak samo jasnowidz ma dostęp, ale może zobaczyć coś, co się wydarzyło w przyszłości na bazie tego, jak wibrujesz teraz. Ale to wszystko może się zmienić, więc to nie jest całkiem celne. Mniej więcej, dużo razy może trafić, czasami może nie trafić, czasami może być blisko. Bo są te równoległe wszechświaty i my przeskakujemy w każdym momencie z jednego na drugi. Na ścieżki, na wydarzenia, na doświadczenia, które już są stworzone. Bardzo trudne koncepty do pojęcia i świadomość się po prostu otwiera. Mam nadzieję, że ten film jest w jakiś sposób pomocny. Daje perspektywę, daje jakąś świadomość. Jeżeli się podoba, zostaw lajka. Jeżeli interesuje się kanał i tematyka, to możesz subskrybować. Widzimy się następnym razem.